Dzień dobry, Anna Piotrowska. Zapraszam na najnowsze informacje. Dziś w programie. Są pieniądze na budowę sieci ośrodków wsparcia dla młodzieży. Wieczór marzeń w płockim zoo. Warsztaty z kaligrafii w muzeum. Nauka gotowania pod okiem finalisty MasterChefa. A na koniec Ksawi Sabaty zostanie w Płocku na dłużej. Są pieniądze na budowę sieci ośrodków wsparcia dla młodych ludzi. Chodzi o poprawę kondycji psychicznej młodzieży. Młodzi ludzie coraz częściej mają problemy z kondycją psychiczną. Problem depresji, znudzenia, zamknięcia w sobie dotyka także młodzież. Samorząd Mazowsza rozpoczyna tworzenie sieci ośrodków wsparcia, które zapewnią dla nich profilaktyczne i terapeutyczne działania. Na ten cel przeznaczono kilka milionów złotych z budżetu województwa. Niestety badania pokazują, że dzieciaki mają coraz większy problem z swoim stanem psychicznym, tak można to określić. Być może jest to wynik tej olbrzymiej presji cywilizacyjnej, z którą mamy do czynienia, jak również innych zjawisk polegających na takim poczuciu alienacji, poczuciu samotności w rodzinach, no też dużego obciążenia pracą przez rodziców. Problem z kondycją psychiczną dzieci i młodzieży jest bardzo aktualny. Zauważają go z jednej strony nauczyciele i psychologowie szkolni, z drugiej rodzice i najbliższe otoczenie. Według raportu Młode Głowy Otwarcie o zdrowiu psychicznym aż co trzecie dziecko nie ma chęci do życia. 8,8% dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą. Według GUS szacunkowo może to być aż 340 tysięcy młodych osób. Stąd idea utworzenia ośrodków wsparcia. Takich ośrodków ma powstać na terenie województwa mazowieckiego 12. Trzy organizacje pozarządowe wygrały postępowania, wygrały konkursy i otrzymają dofinansowanie. W sumie to jest 5 milionów złotych. I myślę, że te pieniądze nie pójdą na darmo, że one zaowocują za kilka lat w przyszłości, nawet pewnie już w przyszłym roku. Wczoraj podpisaliśmy taką umowę z Monarem w Warszawie. Dzisiaj tutaj pan marszałek, w obecności pana marszałka, podpiszemy taką umowę z organizacją z Płocka. Jeszcze jedną organizacją z Płocka podpiszemy po 10 czerwca. Takie ośrodki powstaną też w tej części Mazowsza. W powiatach płockim, gostynińskim, sierpeckim i płońskim Fundacja Przystanek Rodzina otrzyma na dwuletnie wsparcie ponad 2 miliony złotych i dzięki temu utworzy 4 miejsca w Starej Białej, Bodzanowie, Czerwińsku nad Wisłą i w Płocku. To był magiczny wieczór w płockim ogrodzie zoologicznym. W zoo wróciła impreza dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ponownie zorganizowano Wieczór Marzeń, impreza, która odbywa się w formie pikniku. W Miejskim Ogrodzie Zoologicznym od 2005 roku ma zintegrować dzieci z niepełnosprawnościami. Dzisiaj odbywa się w Ogrodzie Zoologicznym w Płocku kolejna, 17. już edycja Wieczoru Marzeń dla dzieci. Jest to specjalne wydarzenie, które co roku przyciąga tutaj kilkaset dzieci wraz z opiekunami. Piękna, wesoła, kilkugodzinna zabawa, nie tylko ze zwierzętami, nie tylko oglądanie zwierząt, ale mamy też mnóstwo sponsorów, mnóstwo firm, mnóstwo służb, również mundurowych, które pokazują dzieciom, jak na przykład siedzieć w wozie strażackim, w wozie policyjnym. Działo się bardzo dużo, nie zabrakło atrakcji i wyjątkowych gości. Dzisiaj na naszym Wieczorze Marzeń dla Dzieci Niepełnosprawnych prezentujemy między innymi wśród naszych atrakcji takie oto fuszczaczki do pogłaskania, świnki morskie, króliki. Są to zwierzęta edukacyjne, z którymi na co dzień prowadzimy zajęcia z dziećmi. Mamy tutaj radiowóz, mamy motor, który można odwiedzić, radiowóz, wejść do niego, włączyć sobie sygnały. Można wsiąść na motor, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, ale również zdejmujemy odciski linii papilarnych, prezentujemy nasz sprzęt. Jak co roku zawsze będziemy z wami, zawsze uśmiechnięci i zawsze gotowi przybić piątkę i was przytulić. Hej, hej! Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Jak pisać gęsim piórem? W Płocku odbyły się niecodzienne warsztaty kaligrafii. A to wszystko w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Za nami warsztaty kaligrafii, które dla płocczan i gości przygotowało Muzeum Mazowieckie w Płocku. Można było nauczyć się pięknego charakteru pisma, czy zobaczyć, jak pisze się gęsim piórem. Dzisiaj na zajęciach spotkaliśmy się na ulicy Kolegialnej. Mieliśmy krótką prezentację,
gdzie uczestnicy mogli dowiedzieć się o tym, jak powstawał kiedyś atrament, kto tak naprawdę potrafił pisać w średniowieczu, jakie były narzędzia do pisania, czyli że zaczynaliśmy od palca, kończymy sobie na długopisie, który powstał w 1938 roku. No i nasi warsztatowcy mogli dzisiaj spróbować trochę przenieść się do czasów szkolnych, do pierwszej klasy, gdzie pisali po prostu piórem literki, pierwszą literę swojego imienia, no a później już tworzyli swoje własne inicjały, gdzie gęsim piórem już ozdobili na przykład literkę K, jeśli ktoś miał na imię Krystyna, albo A, więc to też była taka ciekawostka personalizowana specjalnie dla nich. Warsztaty były nie tylko cenną lekcją, ale też i dobrą zabawą dla całych rodzin. My w ogóle pierwszy raz uczestniczymy w takich warsztatach, a Maja właśnie na urodziny dostała cały zestaw do kaligrafii i akurat tak się złożyło, że dzisiaj były te warsztaty, więc z chęcią się zapisałyśmy. Podczas warsztatów każdy mógł się wcielić w średniowiecznego skrybę i spróbować swoich sił w jakże innym pisaniu. Za nami niecodzienne warsztaty kulinarne. Odbyły się one w szkole i dotyczyły dziczyzny. Poprowadził je finalista programu MasterChef. Kuchnia zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu gościła wyjątkowe osoby. To tam odbyły się warsztaty kulinarne z dziczyzny i produktów regionalnych. Te odbyły się m.in. pod patronem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przez wiele lat przede wszystkim ta polska dziczyzna bardzo dobrze odnajdywała się na stołach Europy Zachodniej, a niekoniecznie w naszym kraju. I chcemy tę tendencję zmienić, bo przede wszystkim ta dziczyzna jest zdrowa, bo przede wszystkim ta dziczyzna to jest pozyskana w sposób z olbrzymim szacunkiem dla przyrody, ale przede wszystkim ta dzikie zwierzęta, dziko żyjące wykorzystują właśnie te walory przyrodnicze. Nie ma tutaj żadnych konceptów dotyczących hodowli tych zwierząt. One dziko żyją, korzystają właśnie z potencjału choćby ziół, które gdzieś rosną na polach, gdzieś rosną w polu i właśnie to jest najcudowniejsze w tych smakach właśnie polskiej dziczyzny. Warsztaty poprowadził Szymon Czerwiński, finalista programu MasterChef. Edukujemy młodzież w zakresie tego, że dziczyzna jest sexy, jest zdrowa, jest fajna, że produkty regionalne, czyli to, co daje nam ziemia mazowiecka, jest czymś wyjątkowym i jak możemy to połączyć? Połączyć dobro tej ziemi z dobrem lasu. Chcemy, aby każdy kucharz, który tę szkołę ukończy, wiedział, że to, co jego, jest najlepsze. Podczas warsztatów przekonywano o sile produktów regionalnych i lokalnych. SPR Wisła Płock przedłużyła umowę z hiszpańskim szkoleniowcem. Trener Xavi Sabate będzie prowadził zespół nawciarzy do końca rozgrywek 2025-2026. Xavi Sabate zostaje w Płocku do 2026 roku. Płocki klub przedłużył umowę z hiszpańskim szkoleniowcem. Sabate zostanie z nawciarzami do końca sezonu 2025-2026. Sezon 2022-2023 był dla naszego klubu czasem historycznego sukcesu. Orlen Wisła Płock znalazł się w elitarnym gronie 8 najlepszych drużyn Ligi Mistrzów. Z wielką radością w imieniu zarządu pragnę poinformować, że przedłużyliśmy współpracę z trenerem Xavi Sabate do 30 czerwca 2026 roku. Będzie on wspierał nasz rozwój i budował drużynę, walcząc o najwyższe cele. Xavi, płynie w tobie niebieska krew, napisał w oświadczeniu Artur Stanowski, prezes zarządu SPR Wisła Płock. Pod wodzą trenera Sabate nawciarze zdobyli 5 wicemistrzostw Polski. Po wielu latach przerwy wywalczył 11 i 12 Puchar Polski, a także osiągnął historyczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Przypomnijmy, Sabate został trenerem Orlen Wisły Płock w lipcu 2018 roku. Ze względu na zadowolenie obu stron ze współpracy jego umowa była przedłużana, a obecny kontrakt miał obowiązywać do 2024 roku. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny już w piątek. Do zobaczenia.